Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wchodzi na Patronajta. Dlaczego? Bo chcą stworzyć społeczność osób zaangażowanych, zainteresowanych, kochających góry i lubiących pomagać. O tym, dlaczego warto zostać patronem, opowie Tadeusz Ksiądzyna z Gopry Karkonosze. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program Społecznie Pożyteczni. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wchodzi w internety, wchodzi w Patronajta. Po co wam to? W kilku celach. Mm, aby stworzyć społeczność, ponieważ. Patronite to ludzie wokół organizacji, autorów, którzy są, którzy coś robią. I na Patronajcie jest wiele instytucji, osób, radio, które i tak robią swoją rzecz. Tak? Są artyści, plastycy, rzeźbiarze, podróżnicy. Natomiast jest grupa ludzi, która chce być bliżej nich. Yy, są znać o... kuchnię. Są, tak, znać trochę roboty od kuchni też, ale obserwują ich, powiedzmy, na social mediach. Natomiast jeżeli za jakąś telewizję prywatną płacisz miesięcznie 10 czy 30 zł, albo jakiemuś artyście, który wierzysz, że będzie fenomenalny kiedyś, będziesz go wspierać jako mecenas małą kwotą pieniędzy, to czujesz się z nim tożsama. To jest. Śmieszna kwota czasami, nie? Ale utożsamiasz się z danym, z danym twórcą. Ale z drobiazgów tworzą się piękne rzeczy. Yy, tak, bo mówimy o kwestii finansowej, jeżeli mówisz o takich drobiazgach. Natomiast mówię o grupie ludzi. Mhm. I to jest super rzecz, tak? Że jeżeli dołączy do nas nawet setka, czy tysiąc, czy ile to nie będzie osób, to będą to osoby, które utożsamiają się z nami. Prawdopodobnie nie mogą służyć w gop nie mogą e, robić tego co my, bo mieszkają nie wiem, w Gdańsku, w Warszawie. Natomiast kibicują nam całym sercem. Tak? Jak jadą w góry, to czasami ludzie robią zdjęcia tylko jadącego landrowera, bo jedziemy na jakieś działanie. Albo na patrol. Ale tak? przychodzą, się przywitać, umówmy przychodzą się do lubią do górki, zobaczyć, tak? zabrać dzieci, pokazać pojazdy, jakimi się poruszamy. E, to ludzi interesuje. A wy to lubicie? Jest to element e, dydaktyki. To jest mega istotne. Nie, nie, czekaj, czy wy to lubicie? Lubicie to zainteresowanie y, Wami? To jest sympatyczne. No właśnie. Dlaczego nie? Jasne, mhm. że tak. Oczywiście czasami jest masa roboty, tak? No i wtedy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dokładnie, wiadomo. trzeba jakoś grzecznie odmówić. Natomiast no jest, że to jest sympatyczne. No, jeżeli ktoś przychodzi z fajnym zainteresowaniem, być może przyprowadzi sześcioletniego chłopca, który e, zainteresuje się lub tematem dziewczynkę. lub dziewczynkę, przepraszam, pomyślałem po prostu o, o synku. O sobie e, pomyślałeś, że ty też chciałbyś, i... żeby ci Ale tak, e, tak wyglądało moje pierwsze zetknięcie się z GoPrem, tak? Miałem tam lat, nie wiem, 12-13 i wracałem z chatki górzystów do domu w Świadowie i widzę, że chłopaki na skuterze cisną do góry. I jadą po turystę, którego wcześniej widziałem w e, chatce Górzystów. Zaproponowałem sobie, wow. mu, że on pójdzie ze mną, bo było straszne mleko. A on mówi: Nie, 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 to chłopcze, idź sobie sam. I tam w pół godziny później jedzie po niego gobr, bo, e, bo zambłodził w górach. Nie? I no tak, jeżeli ktoś przyprowadza takiego y, córkę, y, takiego córkę, taką córkę, synka do, do stacji terenowej, pokażemy mu coś i tak dalej, zainteresujemy. Czasami jeździmy do szkół. Pokazać się, zainteresować, poprowadzić prelekcje, porozmawiać o tym, co powinno być w plecaku yy, turysty, to pracujemy na przyszłego ratownika, tak? No tak. To, to kwitnie. Ale gdzieś też w nie tylko ratownika, ale też świadomego turystę, bo to jest bardzo ważne, a że góry cieszą się dużą popularnością, coraz większą. Te karkonosze są zadeptywane między innymi to jest inna sprawa. Słuchaj, jesteśmy tu po to, żeby mówić o Patronajcie. O społeczności, która wokół Was jest, bo Was ludzie lubią, a chcecie jeszcze, żeby było lepiej. Co y, zrobicie z pieniędzmi, które uda się Wam zebrać? Bo Patronite jest fajny, ale mhm. jest też po to, żeby zbierać pieniądze. Na co Wy je przeznaczycie? E, oj, to zostanie w kwestii zarządu głównego, ponieważ e, nie wszyscy wiedzą, jak wygląda strukturalnie GOPR. Ale GOPR to jest siedem grup regionalnych, z których prezesi tworzą zarząd główny. Mm, więc jest to stowarzyszenie podzielone na 7 grup, z jednym, oczywiście, zarządem głównym, mm, i to zarząd główny będzie decydował o przeznaczeniu tych środków, ale mając tylu ratowników, tyle sprzętu, tyle stacji terenowych, tyle planów rozbudowy i tylu turystów, i tysiące wypadków rocznie, to uwierz mi, że to jest studnia bez dna. Podnoszenie kwalifikacji kandydatów, ratowników, ochotników, to jest e, never-ending story. Na to potrzeba środków cały czas, tak? I jeżeli co chwilę instruktorzy czy szef szkolenia zgłasza się do swojego naczelnika, do zarządu z prośbą o wyjazd szkoleniowy, jeden, kolejny, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, na to trzeba środków. Bo wy I nie to... możecie stać w miejscu, cały czas musicie się kształcić, Ratownicy pracować. przychodzą, ale i odchodzą. Mhm. Co chwilę mamy okej okay, pogrzeby, e, niestety, ale też to jest praca ochotnicza. Mhm. I nie ukrywajmy, jeżeli ktoś poświęca rocznie setki godzin, za darmo, wolontaryjnie, rok, dwa, trzy może, czasami pięć, czasami dziesięć, niektórzy zostają i dziesięciolecia, ale niektórzy odchodzą. Natomiast włożona w to praca, włożone w to środki, no przepadają razem z tym ratownikiem i to jest nieuniknione. A pozyskiwanie nowych ratowników. Nie jest proste. Nie jest proste. Zwłaszcza dzisiaj. Kiedyś Gopr kojarzył się super. To był taki. Mm, Byliście super suży... bohaterami. Niektórzy <laughs> tak mówią, tak, że to było. Wow, on jest startownikiem Gopr. Palaryny tylko Wam brakowało w tych górach. Tak, natomiast dzisiaj wiele osób młodych mówi, że. Jak to i tak za darmo? No, to co pan brak. zwariował? Jak za darmo? I co pan idzie za darmo ryzykować w góry? No i Troszeczkę zmienia się podejście. Mamy w tej chwili w grupie karkonoskiej akurat całkiem pokaźną ilość kandydatów, i ten poziom z roku na rok rośnie. Świetnie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast jeżeli się, się zatrzymamy, to za 10 lat będziemy mieli problem, tak więc stała praca, stały rozwój gwarantuje, że za dekadę czy za dwie dekady będziemy mieli cały czas ratowników, i Ale to jest klucz. Jak cały czas trzeba się rozwijać, podnosić swoje kompetencje, no to trzeba mieć też na to środki i tu mogą pomóc. Y Ludzie z całej Polski, nie tylko z Góry, nie tylko miłośnicy, ci, którzy wierzą w waszą misję. Ale masa ludzi z Polski przyjeżdża, albo rozmawia gdzieś ze mną. Sam jako aktor teatralny, bo zawodowo zajmuje się aktorstwem w teatrze Lalek, jeżdżę po Polsce i rozmawiając z ludźmi, ludzie nie wiedzą, jak w ogóle go funkcjonuje, tak? Albo nie wiedzą o tym, że ratownicy Ochotnicy, że to ochotnicze górskie to jest dość, pogotowie. To jest, dość, jest... to jest dość skomplikowane. Tak, tak, tak. I kiedy mówię o tym, że te środki na pewno się przydadzą, yy, są bardzo zdziwieni. No przecież wy to na pewno macie pięć migłowców w garażu, tak i w ogóle całą armię ratowników, którzy... Tylko czekają na, na, na zdarzenie, tak, żeby móc wyjść. Tak, są w ich całe setki i wszyscy ruszą falangą w góry. Pokutuje jeszcze to, że ym, ludziom wydaje się, że jesteście fina znaczy, bo jesteście finansowani, tylko to finansowanie zwykle starcza na co? Na, na pensję, prawda? dla, na dla kilkudziesięciu dla tych, ratowników, którzy... Czy kilkunastu, tak. A nawet kilkunastu, e, którzy są zatrudnieni. Bo to jest stowarzyszenie. Jako NGO zatrudniamy na etacie ratowników zawodowych. I te etaty pokrywa nam ministerstwo, natomiast masę... A cała całą reszta? Masę... A, to jest... To są sponsorzy, to jest... ludzie dobrej woli i inne rzeczy, dlatego Patronite jest tak bardzo potrzebny. No dobrze, a teraz odwróćmy sytuację. Co zyska Zosia z Gdańska, wspierając GOPR na Zosia Patronite? z Gdańska wspierając GOPR na patronajcie, będzie wiedziała, że jadąc w góry, nie musi chować się za sosenką, żeby zrobić tam zdjęcie, tylko nawiąże z nami kontakt. I to jest mega istotne, że będziemy w dialogu. Dla niej nie będziemy anonimowi, a ona się odważy być bliżej nas. I to jest ta najwyższa wartość patronata dla mnie. Tak, To nie są te środki finansowe, tylko to, że stworzymy społeczność, która będzie bliżej, która będzie odważniej Świadoma. interesowała się naszą działalnością, która odważy się przyjechać. Umówić się na spotkanie, przyjedzie do dyżurki, porozmawia z nami, spotka się, nawet przejrzymy sobie wspólnie apteczkę jej, tak? Porozmawiamy o tym, co ma, czego nie ma. Ten najbliższy kontakt jest no, bezcenny. Ona pojedzie z powrotem do Gdańska, tak i będzie o tym opowiadać. Na pewno będzie miała masę filmików, zdjęć, ale będzie o tym opowiadać. A wy to chcecie... będzie nasz człowiek. I na takich ludziach nam zależy, nie? To jest piękne. Bo dobra sieć kontaktów to jest najważniejsza i też takiej zażyłości. Powiedziałaś, to będzie nasz człowiek. Wy też wyjdziecie do tej grupy patronów, będziecie pokazywać się troszkę z innej strony, zaczniecie mieć wreszcie twarz, a nie tylko um, polary. O to chodzi, bo ludzie są ciekawi, jak to wygląda w środku, tak? No tak. Żeby nie żyć tylko legendą, ale żeby się spotykać. Okej, okay, spotykamy się. Teraz odbył się y, biwak letni y, w Rudawach. Y, jest szkolenie lawinowe przy samotni, gdzie y, cieszy Są się tłumy. to ogromnym mm -hmm. zainteresowaniem. I właśnie na to zainteresowanie trzeba odpowiedzieć. Skoro faktycznie to zainteresowanie jest, a ludzie chcą się dowiedzieć, jak to wygląda w tej instytucji. No chcą wiedzieć, a co chcą robicie wiedzieć. W wolnym ja czasie. Jak gdzieś no. jadę na, na jakąś imprezę, spotkanie, nie wiem, premierę teatralną gdzieś w Polsce i ktoś się dowie, no a ten, ten, to on jeszcze w go przesłuży. I ludzie tak, co, naprawdę? Wow! No i cały wieczór pytają o, o masa rzeczy. Ludzie są ciekawi. I my chcielibyśmy im to pokazać, naprawdę. Więc wyszliśmy z taką propozycją, nie? A stworzenie tego, scalenia poprzez Patronite'a jest e, super formą. Masa twórców, ludzi, którzy coś robią dobrego na świecie, korzysta właśnie z patronajtów. A wy chcecie ludzi też inspirować? Poza edukacją, poza pokazywaniem, jak to u nas wygląda po prostu chcecie inspirować, zarażać miłością, między innymi do góry, ale też do pomagania. Y gdzie wchodzić, jak to robić, jeżeli będziemy chcieli A, jednak was wesprzeć? patronite.pl Slash GoPr. Tam akurat widniejemy na pierwszej stronie, ponieważ twórcy Patronite też wierzą w nas mm, i starają się nam pomóc w promocji. Mm, I wybieramy. Wchodzimy y na patronite. Na patronite I wyszukiwarce w patronite wpisujemy GoPr, Bach, zobaczymy błędy. Wchodzi nasza też. podstrona Dokładnie. i wtedy wybieramy sobie próg wsparcia. Próg wsparcia, tak. Mm -hmm. Tam są różne progi wsparcia finansowego. Hmm. No różne profity, które z tego też płyną. Dokładnie, nagrody. Ale tak najniższy próg wsparcia to jest takie 15 zł miesięcznie. Szczerze to, sam będąc e, patronem kilku autorów na Patronajcie, zapominam nawet, to, że tu dyszka, tu 15, Dokładnie, to 30. bo to są zlecenia stałe. Tak, tak naprawdę. Nie, nie robię Ustawiamy tych przelewów, sobie. ale czuję się e, tożsamy z tymi, z tymi autorami. No bo jak dostaję od nich informacje właśnie od środka no Czuję taką tożsamość z tym. Nie? Jako GoPry, jeszcze na czym nam zależy, to profilaktyka. tak? Czyli celowe dotarcie do konkretnych osób w profilaktyce, które wiemy, że puszczą to dalej, bo dostali od nas, od swoich autorów coś wartościowego, to ta profilaktyka jest e, kluczowa. Zresztą mamy to w statucie GoPru, że e, tym się powinniśmy zajmować. Stąd to, o czym też wspomniałem, wizyty w szkołach, to jest to, co. Ale wy to ja... lubicie. No ja lubię bardzo. Ja lubię bardzo. No, Wsiąść na pojazd, porozmawiać z dziećmi. Tego dzisiaj nie widać jako efekty, tak? I to jest taka praca... Ale to zapada. To jest praca u podstaw. Dokładnie. To jest praca u podstaw. Najważniejsze jest to, że wyszliście wreszcie do ludzi. I to jest naprawdę, to jest, jest bardzo ważna sprawa. Co się z takiego wydarzyło w was, w goprowcach, w, waszej, w, w waszym stowarzyszeniu, w Fundacji GOPR, że nagle... E, w ten sposób chcecie dotrzeć. Trochę inny, bo każdy ma social media, każda grupa. Yy, pokazujecie się w pracy, poza pracą, ale to jest całkiem inny poziom relacji, którą chcecie zbudować. Oj, co się wydarzyło? Był pomysł rok temu, yy, kiedy jeszcze yy, był z nami Daniel Chojnacki i został prezesem yy, grupy regionalnej. Spotkałem się natychmiast z Danielem. Zresztą, jeszcze przed wyborami w zarządzie, do zarządu, rozmawiałem o tym z Danielem, że powinniśmy wyjść do ludzi bardziej. Daniel jak najbardziej ten pomysł popierał. I, i próbowaliśmy to, to pchnąć. Potem Daniela zabrakło. No, i już teraz sam Hampton ten wózek. Ale no to jest kwestia tylko idei. Tak? Pojawia się pomysł, zaskakuje i trzeba ten żar podsycać cały czas. Nie? Jak już Was wesprzemy i będziemy Waszymi patronami na Patronajcie, to jak możemy Wam jeszcze pomóc z tym, żeby wieść niosła się dalej? Na pewno udostępnić w swoich e, social mediach, mm, bo to robi robotę. E, dla nas to jest miłe. Okay. Tak? To jest w ogóle miłe, nawet jeżeli ktoś nie zostaje patronem. Już wiemy, dlaczego um, społeczność jest ważna. Wiemy, dlaczego chcecie e, być e, i tworzyć społeczność coraz większą, najlepiej e, złożoną ze wszystkich Polaków, ale wchodzimy na Patronite, czytamy, co nam proponujecie, czym się zajmujecie przede wszystkim, decydujemy, co chcemy zrobić, lub udostępniamy Waszą akcję. Czego jeszcze potrzebuje GOPR? Od nas, od turystów, od mieszkańców regionu, od y, Polaków po prostu. Zdrowego rozsądku, <laughs> zainteresowania też, tak? ponieważ y, wtedy jest bliżej do kontaktu, jeżeli chodzi o profilaktykę, i y, y, to świetnie działa, tak? kiedy my wychodzimy do ludzi, i ludzie słuchają, udostępniają informacje, dzielą się y, y, wiedzą z profilaktyki. To dzisiaj też widzimy na przykład zimą turystów, którzy poruszają się w raczkach, są lepiej przygotowani w góry, więc y, tego zdrowego rozsądku też byśmy oczekiwali mm, i to działa. I to naprawdę działa, cieszę się, że ludzie słuchają, cieszę się, że przychodzą, wyciągają wnioski, więc gdzieś ta relacja jest i, i to cieszy. Powiedz mi jeszcze na koniec naszej rozmowy, mm... Co zrobicie? Albo ilu chcecie mieć patronów? Co zrobicie, kiedy osiągniecie swój cel? Macie jakiś taki cel zamierzony? Co zrobimy? Dalej będziemy ratować. No, <noise> zawsze będziemy ratować i to jest cel nadrzędny. Natomiast im więcej osób będzie bliżej nas, tym lepszy będziemy mieli głos. I jeżeli rozmawiamy o profilaktyce, to dzisiaj często mówimy w powietrze. I Mamy nadzieję, że ktoś to złapie, że ktoś to usłyszy. Jeżeli stworzymy grupę ludzi, która będzie chciała być blisko nas, to wszystko, co powiemy, z zakresu profilaktyki, na pewno do nich dotrze. To nie będzie spamowy newsletter, który dociera e, mailami do każdego I z nas go i nie usuwamy, czyta. I wrzucamy w spam, i nikt go nie czyta. Ale jeżeli ktoś jest naszym patronem i on dostaje maila od nas, on jest ciekawy, co tam jest, bo dostaje go. Spersonalizowanego, tak? I on czeka na wiadomości od nas. I jeżeli my informujemy o tym, że w, majówk w majówkę naprawdę na górze jest jeszcze zima, to ten ktoś z poznania, gdzie panuje środek wiosny, przyjedzie tutaj i nie będzie zdziwiony, że faktycznie na górze jest zima. Albo mówiąc o samej profilaktyce, docieramy bezpośrednio do człowieka. Czy potrzebujemy stu osób? Nie wiem, czy jest jakiś koniec, Yy, czy to będzie 1000, 5000, 10? Będziemy się cieszyć z każdej ilości ludzi, która będzie nam bliższa i tym samym serdeczniejsza, będzie się chciała z nami utożsamiać. I to jest ten cel, tak? Yy, tylko radość będzie się zwiększać za, z każdą osobą. Więc jeśli, szanowni Państwo, chcecie wesprzeć GoPR, ale tak naprawdę wesprzeć samych siebie, bo idąc w góry, to właśnie panowie i panie będą. Yy, czuwać nad waszym bezpieczeństwem, a jeżeli chcecie też być tą częścią społeczności, wiedzieć więcej, umieć więcej i po prostu poczuć się częścią Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie będąc ratownikiem ochotnikiem, zapraszamy na Patronite. My już wspieramy. Czekamy na państwa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.